Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Jednym z trzech głównych składników pokarmowych obok białka i węglowodanów jest tłuszcz, albo tłuszcze, jak kto woli. Proszę powiedzieć, co kryje się pod tym pojęciem? Definicja tłuszczu pokarmowego mówi o tym, że to są wszystkie lipidy, które występują w komórkach, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Czyli musimy o tym pamiętać, że tłuszcz to nie jest tylko ten tłuszcz widoczny, który często nam się kojarzy jako tłuszcz, czyli masło, smalec, margaryna, olej, ale tłuszcz to jest też tłuszcz niewidoczny, którego nie widzimy, a który występuje w produktach, bo tak naprawdę tłuszcz jest wszechobecny. Jest jednym z podstawowych składników odżywczych. A proszę powiedzieć, jaką rolę odgrywa w organizmie? Tłuszcz odgrywa bardzo ważną rolę, pomimo że, jak to się mówi, nie ma dobrej prasy, bo mówimy o tym, żeby obniżać zawartość tłuszczu w diecie, ale on ma bardzo ważne, szereg bardzo ważnych funkcji odgrywa. Przede wszystkim jest takim składnikiem też budulcowym, dlatego że wyściela jamy ciała, chroniąc nasze organy wewnętrzne przed uszkodzeniami. Jest rezerwą energetyczną, której korzystamy w przypadku niskiej temperatury, w przypadku wysiłku fizycznego, w przypadku takich stanów, kiedy ograniczone spożycie jest, a przede wszystkim jest źródłem kwasów tłuszczowych. Dlatego, że tłuszcz, cząsteczka tłuszczu to jest cząsteczka glicerolu i trzy cząsteczki kwasów tłuszczowych. Więc takim podstawowym składnikiem tłuszczu są kwasy tłuszczowe. I to kwasy tłuszczowe determinują, jaka jest rola tego tłuszczu dla naszego organizmu. Poza tym w tłuszczu występuje szereg jeszcze różnych innych składników, na przykład cholesterol, sterole roślinne. Tłuszcz ułatwia wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a więc witaminy A, D, E i K. Tłuszcz wpływa na smak produktów i o tym musimy również pamiętać, bo jest takim nośnikiem smaku. Produkty z dodatkiem tłuszczu są bardziej smaczne, więc to też jak gdyby determinuje wielkość spożycia, prawda? Więcej spożywamy, bo nam bardziej smakuje ze względu na zawartość tłuszczu. Także szereg funkcji bardzo istotnych. Ja nie powiedziałam jeszcze o jednej podstawowej, takiej najbardziej podstawowej, że właśnie jest źródłem energii dla naszego organizmu. Tej podstawowej energii, która jest. Czyli z tego, co Pani mówi, nie tyle niepożądane, co wręcz jakby no, szkodliwe byłoby wyeliminowanie tłuszczu z diety, prawda? No, całkowite wyeliminowanie tłuszczu z diety byłoby oczywiście szkodliwe, bo każda grupa, każdy kwas tłuszczowy jeszcze pełni szereg różnych innych funkcji, o których nie mówiłam, mówiąc o tłuszczu ogółem. Mamy niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, których nasz organizm nie jest w stanie sam syntetyzować, prawda? Muszą być dostarczane z dietą, to są składniki głównie olejów roślinnych i roślin, ale również występują w tłuszczu zwierzęcym, prawda? Czyli tłuszcz jest bardzo potrzebny, natomiast musimy pamiętać o tym, że nadmierne spożycie tłuszczu, tłuszcz jest taką jednostką, on wpływa na gęstość energetyczną diety. 1 gram tłuszczu dostarcza 9 kilokalorii, 1 gram białka, 1 gram węglowodanów o połowę mniej, w związku z czym im więcej tłuszczu spożywamy, tym więcej energii dostarczamy do naszego organizmu, a jeżeli tej energii nie wydatkujemy, to po prostu tworzy się tłuszcz zapasowy i nasza masa ciała wzrasta. Proszę w takim razie powiedzieć, jaka jest rekomendowana ilość tłuszczu do spożycia każdego dnia przez przeciętnego człowieka? Powiem tak, no nie ma jednej rekomendowanej, bo inna jest dla osób dorosłych, inna jest dla niemowląt, dla małych dzieci, dla kobiet w ciąży, dla matek karmiących piersią, prawda? Generalnie mówimy o tym, że właśnie ze względu na tę dużą dawkę energii, którą wnosi tłuszcz, nie powinniśmy, osoby dorosłe, które prowadzą taki normalny tryb życia, nie powinny spożywać diety, która dostarcza więcej niż 30% energii z tłuszczu. Powinniśmy schodzić poniżej tych 30%. To
odpowiada mniej więcej 70 gramom tłuszczu dla osób dorosłych. Niemowlęta, małe dzieci do 2 lat powinny znacznie więcej tłuszczu spożywać, bo ten tłuszcz jest im niezbędny dla prawidłowego rozwoju, dla tej szybkiego wzrostu masy ciała, rozwoju mózgu, więc na przykład niemowlęta to jest 50% energii z tłuszczu. Mleko kobiece dostarcza właśnie 50% energii, to jest energia właśnie z tłuszczu. Po już 2 latach życia tę ilość energii z tłuszczu powinniśmy ograniczać. Także wszystko zależy od tego, co jest tym naszym celem, prawda? Jaka grupa wiekowa i wtedy i rodzaj tłuszczu, i wielkość tłuszczu w naszej diecie należy po prostu modyfikować. Tu chciałbym jeszcze prosić o wyjaśnienie, bo sama Pani powiedziała, że jest bardzo wiele rodzajów tłuszczów w tej rodzinie. To które z tych tłuszczów są pożądane, zdrowe, a które, z których należy unikać? Znaczy, ja generalnie uważam, że nie można mówić, że coś jest zdrowe, coś jest niezdrowe, prawda? Pożądanym tłuszczem na pewno w diecie osób dorosłych, w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, w profilaktyce chorób nowotworowych są tłuszcze roślinne. Powinniśmy zastępować tłuszcz zwierzęcy tłuszczami roślinnymi, dlatego że tłuszcze roślinne są bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. A to udokumentowano i w badaniach na zwierzętach, i w badaniach epidemiologicznych, że zastępowanie tłuszczów nasyconych tymi właśnie tłuszczami, kwasami tłuszczowymi wielonienasyconymi, skutkuje obniżeniem ryzyka zapadalności, zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe, na nowotwory, przede wszystkim jelita grubego czy piersi. W związku z czym rekomendacja jest taka, aby ograniczać tłuszcze zwierzęce, a zastępować je tłuszczami roślinnymi, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że kwasy tłuszczowe nasycone też mają takie swoje dobre działania, prawda? Więc całkowicie z diety też ja nie byłabym zwolenniczką ich eliminowania. Ma Pani na myśli nasycone kwasy tłuszczowe, tak? Niecałkowicie, natomiast zdecydowanie należy obniżać nasycone kwasy tłuszczowe, spożycie. Rekomendacje Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności mówią o tym, aby tłuszczów nasyconych spożywać tak mało, jak to jest możliwe do osiągnięcia, ale w takiej zbilansowanej diecie, czyli nie w jakiejś diecie restrykcyjnej, tylko diecie, która dostarcza wszystkie składniki odżywcze na odpowiednim poziomie. Pamiętajmy na przykład o krótkołańcuchowych, nasyconych kwasach tłuszczowych z produktów mlecznych, które szereg korzystnych działań wywierają i jak gdyby nie udokumentowano, żeby one miały te niekorzystne działanie, takie jak na przykład kwas palmitynowy czy starynowy, te nasycone o dłuższych łańcuchach. Także taka nasza dieta powinna być zbilansowana, natomiast celem diety osób dorosłych zdecydowanie powinno być obniżenie tłuszczu ogółem i zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi. Ale na pewno wśród tłuszczów jest jakiś jeden typ, który jest szczególnie niepożądany w diecie. No, szczególnie niepożądane są izomery trans kwasów tłuszczowych. To jest specjalny rodzaj tłuszczów nienasyconych, o których w zasadzie nic dobrego nie można powiedzieć. O nich absolutnie nic dobrego nie można powiedzieć. To są kwasy tłuszczowe, które w żywności występują w sposób naturalny w bardzo niewielkich ilościach. One mogą się tworzyć w procesie biouwodarniania w żwaczu zwierząt przeżuwających i stąd ich obecność w mleku, w mięsie zwierząt przeżuwających, zresztą w bardzo niewielkich ilościach. Natomiast głównym źródłem są procesy utwardzania tłuszczu. Czyli tam, gdzie tłuszcze roślinne, oleje roślinne utwardza się, aby miały konsystencję stałą. Produktem ubocznym są właśnie izomery trans. To nie jest cel, żeby one powstały, tylko celem jest, żeby powstały kwasy nasycone. Natomiast to jest taki produkt uboczny, wypadek przy pracy, który się zdarza.
I te tłuszcze występują właśnie w tłuszczach utwardzonych, izomery trans czy tłuszcze trans, jak to się tak popularnie nazywa. Szereg niekorzystnych działań udokumentowanych zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i udowodniono w badaniach epidemiologicznych, że wysokie spożycie tłuszczów trans jest czynnikiem ryzyka niedokrwiennej choroby serca, szeregu innych chorób sercowo-naczyniowych. One podwyższają LDL cholesterol, czyli ten zły cholesterol w surowicy krwi, ale dodatkowo również obniżają HDL, czyli ten dobry cholesterol. Więc, a tłuszcze nasycone wyłącznie podwyższają LDL, nie wpływają na HDL. Więc to jest ta różnica między tłuszczami nasyconymi a izomerami trans, że właśnie o izomerach trans tak naprawdę nic dobrego powiedzieć nie można. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kontynuujemy temat tłuszczów. Powiedzieliśmy już o ich roli w organizmie i różnych związanych z ich konsumpcją zagrożeniach. Natomiast teraz pomówimy o znakowaniu żywności w kontekście tłuszczów i chciałbym prosić panią profesor o informację, jakie obowiązkowe dane na temat tłuszczów powinny się znaleźć na etykiecie produktu spożywczego. W świetle przepisów prawa żywnościowego jest obowiązek na większości produktów umieszczania informacji o wartości odżywczej. W skład tych informacji wchodzi również informacja o zawartości tłuszczu. Tłuszcz jest takim składnikiem, którego w nadmiarze nie powinniśmy spożywać. W związku z tym ustalono, że ta informacja o tłuszczu jest bardzo potrzebna i możemy taką informację w tabelce o wartości odżywczej znaleźć, ile tłuszczu jest w 100 gramach lub 100 ml produktu. Także dodatkowo producenci mogą podać, ile jest w porcji produktu. I myślę, że tutaj ważne dla konsumenta jest, żeby wiedzieć, do jakiej wartości dziennego spożycia w ogóle odnosić ten poziom tłuszczu, który jest napisany na etykiecie produktu spożywczego. Ustalono dla celów znakowania, że dzienna taka referencyjna wartość dla spożycia tłuszczu to jest 70 gramów i należy to tak rozumieć, że nie powinniśmy przekraczać tej wartości. Czyli jeżeli na etykiecie jest zawartość tłuszczu podana, to konsument może sobie sprawdzić, że jeżeli tam już w danym produkcie spożył w ciągu dnia 20 gramów, no to jeszcze 50 gramów teoretycznie pozostało mu do spożycia. Druga ważna informacja na etykiecie związana z tłuszczem to może być informacja o zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych, których też nie powinniśmy spożywać w codziennej diecie zbyt dużo. I taka referencyjna wartość maksymalna dziennego spożycia dla tłuszczów nasyconych to jest 20 gramów. I znów ta informacja może być bardzo cenna dla konsumenta, żeby wiedział, ile już takich nasyconych tłuszczów spożył i ile jeszcze może w ciągu dnia sobie na to pozwolić. Producenci ułatwiają życie konsumentom, bo często podają, ile w danym produkcie ta zawartość tłuszczu stanowi procent w odniesieniu właśnie do tej wartości referencyjnej dziennego spożycia. Myślę, że to są bardzo cenne informacje, które dla takiego świadomego konsumenta mogą pomóc w układaniu prawidłowej, zróżnicowanej diety. Na etykietach mogą się też znajdować inne informacje o tłuszczach. Mam tu na myśli informacje zawarte w tak zwanych oświadczeniach żywieniowych. Gdyby pani mogła wyjaśnić, co to jest? Oświadczenia możemy mieć żywieniowe albo zdrowotne. Czyli żywieniowe to są takie informacje, że produkt zawiera jakiś składnik, albo że go nie zawiera, albo zmniejszona ilość. I tutaj może w przypadku tłuszczu i kwasów tłuszczowych warto powiedzieć, że mogą być takie informacje, które wskazują, że produkt zawiera na przykład mniej tłuszczu, czyli jest o obniżonej zawartości tłuszczu. Prawo wymaga, żeby taka informacja była na etykiecie, to musi mieć ten produkt o co najmniej 30% mniej tłuszczu niż w podobnych produktach obecnych na rynku. Czyli możemy mieć takie komunikaty, które nawiązują do niższej zawartości pewnych składników i wtedy najczęściej odnosi się do tych składników, których nie powinniśmy spożywać w nadmiarze, czyli na przykład tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, dla których wiemy, że zbyt wysokie spożycie jest niekorzystne dla zdrowia człowieka. Ale z drugiej strony możemy też mieć informacje takie, które mogą nas
jako konsumentów zachęcać do spożycia poprzez wskazywanie, że dany produkt jest źródłem jakiegoś składnika związanego z tłuszczem. Tutaj na przykład takie coraz bardziej popularne są komunikaty dotyczące kwasów tak zwanych omega-3. Wolno takie komunikaty umieszczać, tak zwane oświadczenia żywieniowe czy zdrowotne, które nawiązują do wpływu danego składnika na zdrowie człowieka, pod warunkiem, że są to oświadczenia dopuszczone po naukowej ocenie przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Ostatecznie formalnie decyzję wydaje w formie decyzji czy rozporządzeń Komisja Europejska. Czyli jest to bardzo skrupulatnie oceniane i tylko takie oświadczenia, dla których są dowody naukowe, mogą być używane w komunikacji, czy na produktach spożywczych, czy w reklamie, czy w innych formach prezentacji dotyczącej produktu. Urzędowa kontrola żywności powinna to sprawdzać i egzekwować, czy producenci komunikują tylko to, co zostało udowodnione naukowo. Wobec narastającej epidemii otyłości, nadwagi i chorób cywilizacyjnych coraz więcej mówi się o tak zwanym profilowaniu żywności. To jest taki koncept, który zmierza do tego, żeby dostarczyć konsumentom na opakowaniach produktów dodatkowych informacji ułatwiających szybką ocenę, czy produkt jest zdrowy, czy niezdrowy, w cudzysłowie oczywiście. Czy zawiera dużo tłuszczu, soli i cukru. Proszę powiedzieć, czy należy się spodziewać w najbliższej przyszłości, że coś jeszcze się ekstra pojawi na opakowaniach w kontekście tłuszczu? Czy konkretnie w sprawie tłuszczu, nie umiem tego powiedzieć, natomiast rzeczywiście to profilowanie żywieniowe czy profilowanie żywności jest tematem od kilku lat dosyć ciekawym i podnoszonym i w środowisku przemysłu spożywczego i wśród ekspertów. O co chodzi tak naprawdę? Wiąże się to troszkę z tymi oświadczeniami, bo możemy komunikować, że produkt ma na przykład mniej cukru, ale jednocześnie ten produkt może mieć na przykład bardzo wysoką zawartość tłuszczu. Czyli to profilowanie żywieniowe to jest taka koncepcja, żeby produkty spełniały kryteria żywieniowe pod względem zawartości tłuszczu, cukru, soli czy kwasów tłuszczowych nasyconych. Czyli nie wystarczy o jednym składniku komunikować w momencie, gdy tego drugiego jest na przykład zbyt dużo. To jest troszkę przyszłość, to są rzeczy dobrowolne. Dzisiaj rzeczywiście przemysł spożywczy wychodzi naprzeciw i wymyśla różne koncepcje na przekazywanie na przykład znakami graficznymi konsumentom, czy produkt jest pod względem tych profili żywieniowych korzystny, średnio korzystny, czy może nie jest korzystny. A jest może jakiś kraj, gdzie to się udało wdrożyć i gdzie to działa? Są takie kraje, w Wielkiej Brytanii jest system świateł stosowany, we Francji wiem, że też firmy przemysłu spożywczego, czy też firmy handlowe wprowadzają dobrowolnie takie systemy w Polsce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.